Hej, dzisiaj Jules Geo, czyli wózek bardzo taki wszechstronny, który może być i spacerówką, i głębokim, i wózkiem podwójnym. Pokażę Wam składanie, więc na początku składam budkę, bo w ogóle wózek można złożyć razem z siedziskiem. Chowam też rączkę tymi przyciskami. I tutaj są takie klipsy, guziki po obydwu stronach, które podciągam do góry. Hop. A następnie wózek po prostu kładę, aż jest klik. I on się tutaj z boku blokuje tutaj taką blokadą. No i jest złożony. I to, co jeszcze mi się podoba w tym wózku i co myślę też wielu osobom się spodoba, to tu jest taki uchwyt, za który łapiemy wózeczek i idziemy. A tutaj teraz pokażę Wam, jak rozkładać wózek. Może go tak przesunę. Tu jest blokada, która jakby zaskakuje automatycznie i potem, żeby rozłożyć, to hop, spowalniamy blokadę i hop, podnosimy wózek i dostosowujemy sobie już tutaj rączkę na taką wysokość, jaka nam jest potrzebna. Budka jest rozkładana i co fajne, kiedy dziecku latem jest cieplej, to tutaj można odpiąć taką wierzchnią warstwę, która jest na rzepy. I mamy tutaj taką siateczkę przewiewną, więc maluch się nie zagrzeje w budce. A potem jak trzeba, no to ją z powrotem sobie naciągamy i przyczepiamy rzepami. Tutaj z przodu jest jeszcze taki mały daszek, taki dodatkowo ochrona. I słuchajcie, jak jesteśmy przy siedzisku, to od razu Wam powiem, że siedzisko może być ustawione zarówno w stronę drogi, jak i, co spodoba się rodzicom mniejszych dzieci, w stronę rodzica. Wypinamy to siedzisko, hop, klik, i z drugiej strony. I obracamy siedzisko tak, aby było w stronę rodzica. Z jednej strony i z drugiej, aż będzie klik. O, i wtedy, proszę bardzo, maluch jedzie w stronę mamy czy taty. Jeżeli chcecie, oczywiście siedzisko jest regulowane i regulacja położenia siedziska, bo jest to siedzisko typowo kubełkowe, jest tutaj za pomocą tych okrągłych przycisków, należy je wcisnąć, no i hop, sobie pochylamy malucha aż tak do takiej ładnej pozycji leżącej, no i sobie może spać, a my jedziemy na spacer. Jest pałąk, który jest, słuchajcie, wypinany tak, że można go wypiąć tylko z jednej strony i odgiąć. To jest w ogóle bardzo zawsze ułatwia sprawę, kiedy dziecko chce wyjść. I jak tutaj jesteśmy właśnie przy dziecku i przy jego pasach, zaczekajcie, wypnę Wam ten pałąk, żebyście lepiej widzieli, bo można też oczywiście pałąk całkowicie zdemontować. To pasy są, można wpinać oddzielnie biodrowe, albo oczywiście połączyć je razem z pasami naramiennymi i wtedy dopiero wpiąć. I też się wpina tak, że się wpina lewą i prawą stronę oddzielnie, co moim zdaniem jest akurat bardzo wygodne. Koła. Tylnie koło są pompowane, tu zresztą widać wentyl. Za to przednie koła są piankowe. I od razu czule, że są bardzo, bardzo delikatne. Za to koła przednie są też z blokadą do możliwości jazdy na prosto. Tutaj jest, słuchajcie, taki guzik. I to jest w ogóle bardzo fajne, bo klik i mamy koło obrotowe. Klik i hop, do kliknięcia i mamy do jazdy na prosto, co się przydaje na trudnym terenie. Rączka w wózku jest regulowana, jest to regulacja teleskopowa. Tutaj mamy takie dwa przyciski i hop, to na przykład tak do składania. Mi się przydaje, wtedy zmniejsza ten. A tak to słuchajcie, zobaczcie, można nawet tak wyciągnąć rączkę wysoko, więc nawet dla wyższej osoby będzie to tutaj wygodne prowadzenie tego wózka. No i hop, hop, tak jak nam tam wygodnie, żeby go prowadzić. Słuchajcie, kosz na zakupy jest w ogóle mega duży, tak? To jest kosz, to nie jest jakieś siedzisko w tym momencie. To jest kosz zakupowy, więc można zabrać pół domu, a nawet cały. W wersji gondolowej jest to bardzo fajny taki, słuchajcie, myk, że się obniża tą ramę, żeby wsunąć rzeczy. Zaraz Wam pokażę to jeszcze taką przebitkę właśnie z gondolą, więc to jest bardzo fajne. Ale też, słuchajcie, ten kosz, jeżeli idziecie na zakupy, możecie sobie wyjąć, wymontować. Tutaj wystarczy go wypiąć, zaraz Wam pokażę. Tutaj widzicie te haczyki takie. Hop, zobaczcie, wymontowujemy, bierzemy sobie uchwyt i proszę bardzo, wnosimy zakupy do domu albo idziemy na zakupy do sklepu, więc
to też jest ważne, szczególnie jeżeli tam macie strasznie dużo tobołów, tu dziecko i w ogóle, więc można ten kosz wymontować łatwo. I hamulec, słuchajcie, jest nad jednym kołem, hop, leciutko chodzi, jedynie żeby go podnieść, no to w sandałkach trzeba od spodu, ale też na szczęście chodzi dosyć delikatnie. No dobrze, mamy wózek, korzystamy sobie, dziecko wyrosło z gondoli, przesiadło się do spacerówki i rodzi nam się drugi dzidziuś. I wtedy co robimy? Wyjmujemy, słuchajcie, ten kosz na zakupy i w to miejsce, hopsiu, ładujemy gondolę. Papa, też ją wsuwamy do przodu i też aż nam ładnie kliknie po obydwu stronach. Proszę bardzo, wyruszamy na spacer z dwoma maluchami. I tu jest gondola, ma też, słuchajcie, regulowaną, znaczy opuszczaną budkę. Tak samo jest też moskitiera. Ja tutaj tą gondolę teraz zamontowałam, słuchajcie, z takim właśnie, z taką osłonką, ale oczywiście tutaj jak ktoś nie chce, no to sobie może ją odpiąć. Gondola jest naprawdę spora, szczególnie jak na wózek taki właśnie dwa w jednym, gdzie ta gondola jest na dole doszepiana, więc naprawdę jest dużych rozmiarów i też jeżeli trzeba, no to ją łatwo wypinamy, tutaj są pasy też ułatwiające przeniesienie ją na górę. O, tak się prezentuje gondola. A potem, gdy dziecko rośnie, to zdejmujemy gondolę ze stelaża i montujemy siedzisko spacerowe. I teraz proszę, wersja spacerowa dla drugiego dziecka. Też jest budka i jest tutaj już, jak się podepnie, właśnie podmieni na stelażu, na siedzisko spacerowe, to też zobaczcie, możecie fajnie sobie regulować położenie, czyli hop, może sobie maluch bardziej klik siedzieć lub leżeć. I tak samo, no to jest ta sama budka co w gondoli, jest tutaj siateczka, więc tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze, jak w jak szybki sposób przemontować właśnie siedziska na ten jeden stelaż. Tutaj mamy teraz spacerowy, a tutaj czeka gondola, więc wypinam sobie to, słuchajcie, siedzisko. Hop. I z drugiej strony. I teraz zobaczcie, to co mi się mega podoba, czekajcie, może jeszcze, żeby było łatwiej, to odmontuję pałąk. O. I teraz zobaczcie, tutaj na dole od spodniej strony są takie suwaki i za pomocą tych suwaków, hop, zobaczcie, da się odpiąć całe siedzisko. W zasadzie jednym ruchem odpinam je sobie, hop, hop, do samego dołu. No, gdzie jesteś, suwaku? Hop, siup i koniec. Zobaczcie, jeszcze tam rzepy są, żeby ładnie się wszystko trzymało, żeby ten suwak był maskowany. Proszę bardzo, mamy stelaż i siedzisko. I teraz wystarczy tylko zamontować dokładnie w ten sam sposób gondolę. Hopa. Czy tam odwrotnie, no jeżeli akurat macie na początku gondolę, no to będziecie potem montować siedzisko to spacerowe. I tak samo, hop. Przykładamy sobie, jak ma być, żeby nie pomylić przodu z tyłem. Hopa, hopa. I też zaczynamy. Suwak. Wciskamy. No i lecimy dookoła. Te suwaki są duże na takich ząbkach. Naprawdę nie ma tutaj jakiegoś oporu, żeby to zrobić. Hop. Zobaczcie, w zasadzie jednym ruchem dookoła i mamy już gondolę. Jeszcze tylko, żeby ona była stabilna, to musimy włożyć jej tutaj takie usztywnienie. To też przy okazji jest ciekawe, bo to pozwala na przykład potem właśnie spłaszczyć gondolę. Zaraz Wam to pokażę. Tutaj przez te dziurki muszę wcelować w dziurki w stelażu. Hop, i jak wcelujemy w te dziurki, to po prostu trzeba ten stelaż opuścić i zaczekajcie, jeszcze drugi. Dobra, jak mamy, zobaczcie, już z dwóch stron, no to teraz tą gondolę, zobaczcie, w ten sposób ona jest płaska, to też można ją właśnie tak rozłożyć, żeby ją przewozić, a jak chcemy ją potem złożyć, no to hop,
pociągamy tutaj, żeby ta gondola nam jakby to powiedzieć, no, stanęła. Up. I klik. I wkładamy materacyk. No i mamy już, słuchajcie, gondolę. A jak trzeba, no to jeszcze voilà, robimy no, taką osłonkę dla malucha. No i zobaczcie, jest gondola tak samo. Możemy doczepić pałąk, na którym można zawiesić zabaweczki. I teraz hopa, montujemy na stelażu. Hop, z jednej i z drugiej strony. Klik, klik. No i możemy sobie iść na spacer z naszym maleńkim dzieckiem. A gondola jest naprawdę bardzo duża i długa. O, to drogę. I tutaj jest kosz w tym wariancie z gondolą. I zobaczcie, jak chce się włożyć zakupy. Hop, wkładamy. I w drogę. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten Jules. Czekam na Wasze komentarze. Pa!